19-letnia drobna dziewczyna, ubrana w charakterystyczny pomarańczowy uniform, symbolujący więźnia szczególnie niebezpiecznego, który w każdej chwili może stać się zagrożeniem dla osób zebranych w sali, została wprowadzona na salę rozpraw angielskiego sądu. Choć każdy, kto na nią spoglądał, mógł mieć wielkie wątpliwości, że ta sympatyczna kobieta może wyrządzić komuś krzywdę, to w gruncie rzeczy Zoe Adams była w stanie posunąć się do czynów, które wielu z zebranych w sali rozpraw znała do tej pory tylko z filmów grozy. Tego dnia miała włosy zafarbowane na rudo, co komponowało się ze strojem, jaki miała na sobie. Choć nie miała zrobionego makijażu, wyglądała dobrze. Przez chwilę stała, rozglądając się po sali. Tak, jakby sprawdzała, czy jej sprawa wzbudziła wystarczające zainteresowanie. Dwóch uzbrojonych po zęby policjantów wskazało miejsce, które zostało przygotowane dla oskarżonej, i wolnym krokiem ruszyli, mijając ławy zajęte przez obserwatorów i media. Zoe szła wolno. Jej kroki ograniczały kajdanki zapięte na kostkach i nadgarstkach, w dodatku połączone ze sobą łańcuchem. Strażnicy wiedzieli, że ta słodka buźka to tylko złudne wrażenie. Pod nią ukrywała się prawdziwa bestia, która, gdyby nie została schwytana, zapewne realizowałaby swój plan pełen okrucieństwa. Gdy 19-latka zasiadła w swojej ławie i policjanci asystujący potwierdzili, że wszystko jest w porządku, na salę rozpraw wszedł sędzia. Za kilka chwil miał rozpocząć się proces, w którym było tyle samo pytań, co kłamliwych odpowiedzi. To jednak nie mogło się rozpocząć bez jeszcze jednego, chyba najbardziej kluczowego świadka w tej sprawie. W asyście psychologa i dwóch prawników głównym wejściem wszedł 18-letni Killian Biłek. Lekko utykając, udał się wprost na miejsce przeznaczone dla niego. Nie podniósł głowy, bo nie chciał spotkać się wzrokiem z osobą, którą kochał, a która o mały włos nie pozbawiła go życia. Gdy wszyscy byli już na miejscach, sędzia dał znać, że proces w sprawie brutalnego usiłowania zabójstwa właśnie się rozpoczął. Naprzeciw siebie siedziała niedoszła ofiara i sprawczyni. Oboje wyglądali, jakby znaleźli się w tym miejscu zupełnie przez przypadek. Jakby to, co się działo, nie dotyczyło ich, a kogoś zupełnie innego. Killian Biłek wszedł na mównicę, żeby powiedzieć o tym, co się stało i jak tamte wydarzenia wpłynęły na jego życie. Wcześniej był niesfornym dzieciakiem, pełen gniewu i buntu. Pochodził z domu, w którym wychowywanie dzieci odbywało się w sposób bezinteresowny. To chyba dobre słowo, jeśli mówimy o jego relacjach z bliskimi. Robił, co chciał, i nikt się zbytnio nie interesował, jak i z kim spędza czas. Dlatego młody Anglik pochodzący z Cambry szybko zaczął korzystać z życia. Alkohol i używki nie były mu obce, ale wiele zmieniło się, gdy poznał Zoe. Zakochał się w ciemnookiej brunetce. Był zafascynowany tym, jak wygląda. W dodatku miała w sobie coś, co ich do siebie przyciągało. Tą magią mogła być miłość do fikcyjnych powieści kryminalnych.
Wątki brutalne, wręcz nierealne, sprawiały, że godzinami potrafili o nich dyskutować. Opisywali bohaterów i analizowali zachowania sprawców. W dodatku Kirian miał łatwość w tworzeniu takich treści. W 2017 roku wydał własną powieść, opisując w niej losy mordercy i czarnych mocy, które owładnęły normalnego dotąd człowieka, zamieniając go w chodzącą po ulicach bestię. Dla Zoe mógł być idealnym kandydatem na partnera, jednak to ona chciała być kimś, kto w tej relacji zadaje ból. Niekoniecznie fikcyjny, ale też taki odczuwalny, realny. Kilian Biłek opowiadał ludziom zgromadzonym na sali, że Zoe była dla niego kimś bardzo ważnym. To dla niej chciał zmienić swoje życie, wyjść na prostą i żyć zgodnie z prawem. Był przekonany, że po miesiącu spotykania się to, co ich łączyło, mógł nazwać związkiem. W końcu spędzali czas razem, razem sypiali i dyskutowali o losach zaginionych i zabitych bohaterów kryminalnych podcastów, powieści i legend. Zoe przysłuchiwała się zeznaniom kolegi ze spokojem. Wyglądała na skupioną, choć jej wzrok wbity był w podłogę. Od czasu do czasu unosiła głowę nad ławę, ale tylko po to, żeby poprawić opadające na twarz włosy. Kilian Biłek kontynuował swoje zeznania. Tego dnia, 9 czerwca 2018 roku, spotkali się w wynajmowanym przez nią mieszkaniu. Niewielka kawalerka w bloku. Nie było żadnych udogodnień, ale dla młodych nie to miało wtedy znaczenie. Cieszyli się, że mogą być razem. Reszta nie miała znaczenia. Zoe zdążyła poznać swojego przyjaciela na tyle, żeby znać jego dobre i złe strony. Poznała też jego największe fobie i lęki. Doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że chłopak panicznie boi się klaunów. Ten strach towarzyszył mu od dziecka. Miał kilka lat, gdy znalazł płytę z filmem. Był to horror o klaunie, który wkradał się do domów i patroszył mieszkańców. Od tamtej pory przebranie klauna, a nawet maska powodowały w nim atak lęku. Nawet teraz, jako dorosły chłopak, uchodzący w okolicy za rozrabiakę, nadal na widok klauna odczuwał dreszcze na plecach. Gdy przyszedł do Zoe, ona właśnie szykowała się na wspólny wieczór. On wszedł do pokoju i położył się na łóżku, ona wyszła do łazienki. Trochę zajęło jej, zanim dołączyła do swojego kolegi. Gdy otworzyła drzwi i stanęła przed łóżkiem, Kilian o mały włos nie podskoczył z przerażenia. Dziewczyna miała na sobie makijaż charakteryzujący ją na klauna. Stała tak całkiem naga i przyglądała się reakcji chłopaka. Ten, choć odczuwał ogromny strach, to nie chciał dać pokazać tego, jakie wrażenie na nim zrobiła. I nie miał na myśli całkowitego braku garderoby, a przeokropną maskę. Dziewczyna podeszła bliżej, nieustannie przyglądając się chłopakowi. Wtedy Kilian zauważył, że Zoe trzyma w dłoni taśmę klejącą. Instynktownie zapytał, po co jej taśma, na co Zoe odparła, że ma ochotę zabawić się ostrzej niż do tej pory. Pragnie, żeby chłopak był związany, a ona chce mieć nad nim pełną kontrolę. Dla 17-latka było to jednak zbyt wiele.
tak naprawdę nie wiadomo, czy gdyby nie ta maska, to czy by nie uległ prośbie ukochanej. Jednak całość tworzyła mroczny nastrój. Chłopak od razu odparł, że nie ma mowy. Nie zgodzi się na to, żeby został związany. Ta decyzja nie spodobała się jego partnerce, ale musiała ją uszanować. Nie mogła związać go siłą, bo z łatwością większy i silniejszy nastolatek poradziłby sobie z drobną brunetką, a wtedy jej plan znów by nie wypalił. Dlatego zaproponowała kompromis. Odłoży taśmę, ale w zamian za to zasłoni mu twarz poduszką. To brzmiało lepiej. Podczas zbliżenia będzie mógł skupić się na doznaniach, a nie makijażu, który skutecznie obniżał poziom jego podniecenia. Zoe sięgnęła po poduszkę i położyła ją na twarz chłopaka. Usiadła na nim i zaczęła swój spektakl. Im dłużej trwał, tym większą satysfakcję odczuwała. Im większe było jej podniecenie, tym mocniej dociskała poduszkę. Gdy już poczuła, że za moment poziom jej energii sięgnie zenitu, wyjęła spod materaca nóż. Uniosła go nad głowę i po chwili 14-centymetrowe ostrze przebiło klatkę piersiową Kiriana Biłeka. Nieświadom niebezpieczeństwa poderwał się, ale zanim zdołał zorientować się w tym, co się dzieje, stracił przytomność, a przynajmniej takie odniosło wrażenie. Gdy się ocknął, leżał na szpitalnym łóżku podłączony do szeregu urządzeń monitorujących funkcje życiowe. To, co się stało, było jak jakiś sen. W pewnym momencie sam nie był pewien, czy to wydarzyło się naprawdę, czy uległ jakiemuś wypadkowi, a reszta to tylko wytwór jego wyobraźni. Wątpliwości rozwiały dowody w sprawie. Doszło też do przesłuchania Zoe Adams. Jej wersja wydarzeń brzmiała zupełnie inaczej, ale była przeplatanką wzajemnie wykluczających się sytuacji. Według niej musiała się bronić, bo Kilian przekroczył granicę, które mu wytyczyła. Umówili się na spotkanie dwojga zaprzyjaźnionych ludzi. Raz poszli ze sobą do łóżka, było to dawno temu. Ale później dziewczyna żałowała i obiecała sobie, że tego błędu więcej nie popełni. Powiedziała wówczas, że mogą się przyjaźnić, ale bez intymności. Tego dnia chłopak miał pocałować ją w szyję, więc uznała to za atak. Poczuła się w niebezpieczeństwie, dlatego wyjęła nóż, który trzymała pod materacem. Tak na wszelki wypadek. Nie chciała nikomu zrobić krzywdy. Chciała czuć się bezpieczna. Na tym jej wyjaśnienia miały się zakończyć, ale prokurator miał szereg dodatkowych pytań. Przede wszystkim, dlaczego byli rozebrani, skoro nie mieli zamiaru uprawiać seksu? Zoe wyjaśniła, że to miał być żart. Chciała odtworzyć rolę z filmu grozy. Dlatego pomalowała twarz i rozebrała się dla lepszego efektu. W ten sposób chciała rozweselić kolegę. Kolejne pytanie dotyczyło poduszki ujawnionej na miejscu, na której również znajdowały się ślady wskazujące na duszenie. Zoe potwierdziła. Faktycznie użyła poduszki, żeby mieć pełną kontrolę nad swoim partnerem. W ten sposób spełniała swoją fantazję o dominacji. Zatem jak doszło do pocałunku, skoro ofiara miała poduszkę na twarzy? I czy to oznacza, że chciała z nim współżyć, czy też broniła się, żeby do tego nie doszło? W jaki sposób znalazła się na nim, bo na to wskazywały rany zadane nożem?
wtedy Zoe zmieniła nieco front. Zeznała, że maska klauna była wygłupem. Ostatnim momentem, jaki pamięta, to sytuacja, kiedy stoi przed łóżkiem i patrzy na Killiana. Kolejnym obrazem, jaki ma przed oczami, to moment, kiedy chłopak stoi przed nią nagi, a z jego klatki piersiowej płynie krew. Co działo się w międzyczasie, tego nie pamiętała. Dziewczyna starała się przekonać wszystkich zebranych, że Killian Biłek to jej najlepszy przyjaciel i nigdy nie chciałaby go skrzywdzić. Nie wie, dlaczego to zrobiła i nie ma wytłumaczenia na takie zachowanie. To oznaczało, że przyznaje się do umyślnego zranienia go nożem. Prokurator przedstawił wiele dowodów w tej sprawie. Wiele z nich pochodziło z telefonów komórkowych Zoe i Killiana. Dziewczyna wysyłała mu wiele wiadomości, w tym też zdjęcia. Na nich widać było postać kobiety pokrytej w całości czerwoną substancją. Do tego kilka wiadomości tekstowych. Jedna z nich brzmiała: morderstwo jest jak paczka chipsów. Po jednym nie możesz przestać. Wtedy te słowa wydawały się żartem, ale teraz nabierały zupełnie innego znaczenia. W kolejnej Zoe napisała, że w listopadzie rodzi się więcej seryjnych morderców niż w jakimkolwiek innym miesiącu. A warto dodać, że ona była z listopada. Zafascynowana tematyką zbrodni pisała wiele wiadomości, które teraz nabierały zupełnie innej perspektywy. Mój następny związek będzie albo ostatnim związkiem, albo kolejnym morderstwem. To w połączeniu z kilkoma tysiącami zdjęć z jej telefonu budziło ogromny niepokój. Brutalne treści i opisy. Zoe na zmianę powtarzała, że żałuje tego, że zraniła swojego przyjaciela, po czym znów powtarzała, że nie pamięta, aby cokolwiek zrobiła. Za chwilę przyznała się do winy i znów zaprzeczała. Policja przesłuchała także sąsiadów. Z ich słów wyłaniał się obraz 19-latki, która nie szanowała nikogo. W jej domu co chwilę odbywały się orgie. Przebywało tam nieraz wiele osób, a jęki i krzyki nie dawały spać ludziom po nocach. Nieraz sąsiedzi wspominali o jakichś dziwnych, przebranych ludziach i chorych rytuałach, które miały miejsce w tym małym mieszkaniu. Każda próba zwrócenia uwagi kończyła się agresją słowną ze strony Zoe. Tego feralnego dnia mieszkańców zaalarmował przerażający krzyk mężczyzny. Nagi wybiegł na klatkę schodową i błagał o pomoc. Kilka osób zareagowało i zapewniło mu schronienie do czasu przyjazdu służb ratunkowych. Chłopak miał dwie rany kłute klatki piersiowej, ramienia, nogi i dłoni. Mało kto dawał mu szansę na przeżycie, gdy zapadło się płuco. Jednak wszystko skończyło się dobrze. Szybka reakcja służby pozwoliła na ekspresowe przetransportowanie go do szpitala, co miało ogromny wpływ na końcowy sukces akcji ratunkowej. Chłopak przeżył, choć do końca życia będzie zmagał się z niepełnosprawnością. W mieszkaniu policja zastała Zoe. Była ubrana i udawała, że nie wie, co się stało. Zabezpieczono nóż i poduszkę. Na podłodze leżała taśma klejąca i zestaw do malowania twarzy. Było tam też ubranie ofiary. Podczas ostatniego dnia procesu Killian Biłek zeznał. Ona usiadła na mnie i przyłożyła mi poduszkę do głowy.
poczułem, jak przesuwa palcem po mojej klatce piersiowej. Zapytała wtedy, czy naprawdę ją kocham. Powiedziałem, że tak. Ona odpowiedziała, żebym trzymał poduszkę i jej zaufał. Wtedy poczułem dźgnięcie. Nie czułem bólu od rany, ale czułem krwawienie i to uświadomiło mi, co tak naprawdę się stało. Poczułem, jak moje płuco pękło. Zdjąłem poduszkę i zobaczyłem, jak trzyma nóż w prawej ręce. Pochyliła się nad moim ciałem. Nie patrzyła na moją twarz. Patrzyła na klatkę piersiową. Nóż miał czarną rękojeść i czarne ostrze. Kolejne, co pamiętam, to pielęgniarka w szpitalu. Według śledczych, ale też prokuratora, Zoe zaplanowała morderstwo. Chciała zamordować człowieka podczas stosunku. Nie miało znaczenia, kto to będzie. Pech chciał, że trafiło na Kiliana Biłeka. Tak naprawdę każdy mógł być ofiarą Zoe Adams. Jej fascynacją było odebranie życia. Gdyby jej partner dał się wtedy związać, zapewne spotkałoby go niesamowite cierpienie. Kobieta przygotowała nóż i zamierzała go użyć. Jednak gdy Kilian odmówił przywiązania się do łóżka, musiała improwizować. Na szczęście zadane przez nią ciosy nie wyrządziły takich obrażeń, po których nastolatek nie miałby szans na przeżycie. Biegli specjaliści uznali, że Zoe Adams ma obsesję na punkcie morderstw, ale jej stan psychiczny pozwala na postawienie jej przed sądem i skazanie za przestępstwo, jakiego się dopuściła. Sąd jednak widział w tej sprawie kilka okoliczności łagodzących. Po pierwsze, młody wiek sprawczyni. Według sędziego tak młoda osoba zasługuje na to, żeby kiedyś wyjść na wolność i wrócić do społeczeństwa. Ponadto wyraziła skruchę i ostatecznie przyznała się do winy. Dlatego usłyszała wyrok 11 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Sędzia zastrzegł jednak, że wyrok może zostać przedłużony o 4 lata, gdy podczas odsiadki skazana będzie sprawiać problemy lub lekarz-psychiatra uzna, że dalsza izolacja jest niezbędna. Tak właśnie kończy się ten odcinek. Z jednej strony szczęśliwie, bo nikt nie zginął, ale z drugiej pokazuje, jak pozory mogą mylić. Ta dziewczyna z miniaturki to Zoe. Czy wygląda jak morderczyni? W sumie, jak wygląda morderca? Czy różni się od przeciętnego obywatela? No właśnie, że nie. Wydaje się, że w tej sprawie nie ma możliwości uniknięcia niebezpieczeństwa. Wysłane wiadomości składają się w całość dopiero gdy dojdzie do tragedii. Wcześniej uznajemy je za niewinny żart lub czarny humor. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego podcastu i zapraszam na kolejny. Dla fanów mojego drugiego kanału Mroczne Sekrety chciałbym wyjaśnić, że z przyczyn technicznych nie było odcinka w poniedziałek o 18:00. Ale od przyszłego tygodnia startujemy i to być może 2 razy w tygodniu. W komentarzach możecie podsunąć mi propozycję drugiego dnia publikacji. Do usłyszenia w najbliższy czwartek.